Wielu z chrześcijan jedyny kontakt ze Słowem Bożym to ma taki, że słucha w czasie niedzielnej liturgii. Wiedząc o tym, że tak jest, czy nie moglibyśmy zrobić czegoś więcej, żeby Słowo docierało? Czy wystarcza taka metoda, jaka była już w starożytności: jeden czyta, reszta słucha? Czy nie moglibyśmy jakiś? Pokazów multimedialnych wprowadzić, żeby tak y, uczepić uwagę, skoncentrować się na, na słowie. Metoda w liturgii pozostaje ta sama. Jeden czyta, reszta słucha. Słuchanie jest, y, zakłada pewną aktywność. Jeżeli nie stać nas na aktywność w słuchaniu, to jak będzie nas stać na aktywność wypełniania Słowa Bożego? To ci, którzy są gotowi słuchać za sobą, pójdą. Już w czasie słuchania mamy wykazać się pewną aktywnością, bo słuchanie związane jest z aktywnością, z takim ukierunkowaniem na słowo. I teraz, co zrobić, żeby słowo usłyszeć? Pierwsze to umieć zamilknąć, tak oczyścić wyobraźń, tak przygotować przed pole. To może się dokonać już w czasie drogi do kościoła, a no już na pewno od wejścia do kościoła. Dalej Słowo Boże nie jest ciekawe, dlatego że nas zaskoczy treścią. Czytamy słuchamy tych słów, które, które znamy. Słowo w nas przenika przez to, że jest powtarzane. A więc możemy ze Słowem Bożym zapoznać się w domu z tymi czytaniami, które będą za chwilę we mszy świętej czytane. Możemy mieć przy sobie tekst, wiele jest takich wydawnictw, które udostępniają teksty codzienne, liturgii słowa. Możemy wcześniej właśnie poszukać związku, zastanowić się, jaki jest związek pomiędzy czytaniami. Pamiętając o tym na przykład, że jeżeli chodzi o niedzielę, pierwsze czytanie nawiązuje treściowo do Ewangelii. Oczywiście chodzi o niedzielę okresu zwykłego. Dalsza sprawa jest taka. W liturgii wykorzystujemy te nasze umiejętności, które mamy, wykorzystywane także poza liturgią. Liturgia jest źródłem, ale też i szczytem życia chrześcijańskiego, ale możemy też powiedzieć, że i naszej aktywności, naszego sposobu w tym wypadku słuchania, jeżeli nie potrafimy słuchać innych ludzi, to jak będziemy słuchać Słowa Bożego w czasie liturgii. Więc, jeżeli nie potrafimy być tu i teraz uważni na tę chwilę, to dlaczego taka umiejętność nagle ma się pojawić w czasie przyświętej? Więc, gdy ćwiczymy. Uważność, otwartość na drugiego człowieka, jego słowo. Gdy ćwiczymy tę tak bardzo ważną umiejętność bycia tu i teraz, przyjmowania tej chwili jako daru Bożego, łatwiej nam będzie też być tu i teraz, wtedy kiedy słuchamy Słowa Bożego. W liturgii nie jesteśmy biernymi odbiorcami tego, co inni przygotowali. Mamy aktywnie uczestniczyć. Ale aktywność to nie jest tylko wspólny śpiew, wspólne postawy, w ciała, w czynności liturgiczne. To jest ta aktywność ducha w liturgii słowa, aktywne słuchanie, zasłuchanie, ukierunkowanie na tego, który do mnie mówi.